Projektowaniem zainteresowałem się właściwie od dziecka. Zawsze rysowałem sukienki i nie wiem skąd mi się to wszystko wzięło. Pamiętam, że bardzo lubiłem rysować, dlatego postanowiłem, że będę uczył się w gimnazjum i liceum plastycznym w Rzeszowie. Mój kierunek były to techniki graficzne, czyli bardziej operowanie komputerem i programami graficznymi. I pamiętam, że właśnie z racji tego był u nas w szkole rozpisany taki projekt, gdzie jeździliśmy na różne akademie w Polsce. I wtedy właśnie pierwszy raz, chyba jak byłem w drugiej klasie gimnazjum, przyjechałem tutaj na akademię. I bardzo mi się spodobało. Pamiętam, że była jakaś wystawa związana z ubiorem i zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie, dlatego wtedy mi tak zabłysnęło w głowie, że chcę się tym zajmować. Pamiętam, że w konkursach zacząłem startować, właściwie już uczyłem się na SP, czyli gdzieś tak na drugim roku licencjatu. Oczywiście to były jakieś takie początki i nic mi oczywiście nie wychodziło, bo nie wiedziałem po prostu, jak to się je. No i to jest taka też historia, że nie warto się poddawać, tylko cały czas próbować i w końcu może coś się uda, tak jak mi się udało. Kiedy wystartowałem w Złotej Nitce w 2017 roku, był to jakiś totalny przypadek, bo to była moja kolekcja licencjacka i wiadomo, trzeba było ją gdzieś pokazać. Na nic się nie nastawiałem i wtedy jak gdyby moja kolekcja zrobiła bardzo pozytywne wrażenie na jurorach, ale niestety nie wygrałem i zdobyłem jak gdyby wtedy taką bardzo dużą motywację, żeby na następną złotą nitkę przygotować taką kolekcję, która po prostu będzie najlepsza i zostawię konkurencję bardzo daleko w tyle. Więc nie wiem, jaka jest recepta na wygranie złotej nitki, bo nie ma po prostu recepty na sukces.